chwileczkę rozpoczniemy nasz program. Zanim to jednak nastąpi, moim obowiązkiem jest poinformować wszystkich obecnych, którzy nam zaufali, o kilku bardzo ważnych, głównie technicznych sprawach związanych z dzisiejszym, jak sami Państwo zobaczycie, bardzo nietypowym widowiskiem. Nie będzie to program rozrywkowy z piosenką, tańcem, a na żywo rzec mogę lekcja sportu, podczas której zaprezentujemy ukryte w nas wszystkich możliwości organizmu ludzkiego. Dlatego też w czasie dzisiejszego wydarzenia ja, prowadzący całą narrację, będę czasem kogoś do nas zapraszać. Nie w celu ośmieszenia, ale odwrotnie, by ta osoba jako wyróżniona, reprezentując pozostałych widzów, mogła dotknąć, sprawdzić, czy nasze rekwizyty są prawdziwymi, czy są jakieś próby oszustwa, sztuczki cyrkowe. Proszę zatem nie odwlekajcie czasowo, by tego sztucznie nie przedłużać. Jeśli celowo będziecie próbować naciągać czas, ja wówczas jestem w stanie ominąć zaplanowane wcześniej do prezentacji numery, ani się nikt nie spostrzeże. A chyba wam o to nie chodzi. Dlatego proszę o współpracę. Przyjdzie czas na wszystko, na wesołą zabawę, moment z dreszczykiem, zadawanie pytań. Ja cały program poprowadzę. Proszę, sami tego nie reżyserujcie. Młodzieży, mili państwo nauczyciele, naszym zamiarem dziś nie będzie próba pokazania, że może my jesteśmy od kogoś lepszymi. Absolutnie nie. Chcemy się traktować na równi, ale do tej sprawy jest potrzebny partner, który potrafi na tym samym poziomie myśleć. Naszym zamiarem też nie będzie próba wychowywania kogokolwiek. Po pierwsze, nie wolno nam tego czynić obcym gościom w waszym obiekcie, chyba że ktoś niestosownym zachowaniem będzie mnie prowokować, to ja wówczas zmuszony będę na to zwrócić uwagę, to po pierwsze. Po drugie, za krótką chwilę nikogo się nie wychowa. Po trzecie, co to dużo mówić? Wy sami najlepiej wiecie, że swoje wychowanie, przygotowanie do życia i edukacji wynosicie przede wszystkim z rodzinnego domu. W szkole to tylko pokrótce utrwalacie, ale najlepiej jest zwalać winę na kogoś, tylko nie na siebie. Choćby dzisiejszego dnia wrócicie państwo wszyscy do domu zmęczeni. Jeśli wasi rodzice pracują, wracając z pracy, uważam, że oni są bardziej zmęczeni. Ale mama nie idzie do pokoiku, nie kładzie się spać, bo wzięła sobie obowiązek na całe życie. Zwykle, choć zmęczona, to i tak prosto udaje się do kuchni, gotuje ci strawę, byś ty miał co papać do wieczora. Ty na oczach rodzica bierzesz zeszyt, książkę, udajesz się do swojego intymnego pokoiczku z zamiarem nauki. Ale wystarczy brzęk garków. Mama czy tata zajęci? Bardzo często taki przedmiot odkłada się na bok. Nie wszyscy to robią, ale dużo osób jednak to czyni. A w zamian na uszy słuchaweczki, czadowa muzyka, dududu, liściki, głupoty, komputer, internet, SMS. Wchodzi rodzic do pokoju, nagle zeszyt czy książka przed ciebie, jak ja się pilnie uczę. Mamo, nie przeszkadzaj, bo jutro klasówka. Tylko dziwne zjawisko. Najlepiej o tym wiedzą sami państwo nauczyciele. Wraca czasami ta mama biedna z wywiadówki, zdenerwowana, zawstydzona, bo na kartce tyle jedynek oszukiwałeś. Mama już czasami z nerwów nie wytrzymuje, łapie za pasek czy gałązkę piekącej pokrzywy, by te niegrzeczne pośladeczki pięknie wymasować i znowuż odgrywa się rolę strasznie uciemiężonego. Mili państwo nauczyciele, ja wielokrotnie byłem naocznym świadkiem, jak pięknie tę rolę bez próby generalnej odgrywały panienki. Mamusiu, tata ratuj. Wiesz, mamo, ja ci powiem całą prawdę, bo w naszej szkole
to tacy nieuczciwi nauczyciele. Dlaczego? Bo wiesz, mamo, komu chcą, sprezentują szóstkę, komu chcą, wlepią jedynkę. I ta biedna mama, nie wiedząc już kogo słuchać, pędzi do szkoły i walczy o swoje niewinne aniołeczek dzieciątko. Czy jest tak naprawdę? Ja uważam, że nie. Ale dlaczego o tym i to jeszcze w sposób kabaretowy mówię? Po pierwsze, ci, którzy słuchając moich słów parskali śmiechem, przykrywając buzię, chowając się za plecami innych, widocznie tak czynią. Chłopaki, niech wam będzie, że to wy macie rację, a ja nie. Po drugie, gdyby nasz gość, bohater programu, którego zaraz sami zobaczycie w akcji, choć raz sam siebie w życiu oszukał, w zamian za planowany trening wybrałby jednak jakąś balangę, uważam, że nigdy w życiu nie byłby tym, co dziś w bardzo skromnym wymiarze swoich ogromnych życiowych osiągnięć na żywo przed nami zaprezentuje. Wniosek z moich poprzednich słów prosty. Samodyscyplina, praca nad sobą doprowadza nas wysoko w tym długim, trudnym życiu. Dosyć już na temat wychowania. Wiem, że ludzie tego nie cierpią, zatem nie będziemy was więcej umoralniać. Udaję się teraz do garderoby, by uzyskać już ostateczny sygnał do rozpoczęcia widowiska. A w tym czasie serdecznie wszystkich proszę, byście zachowali w miarę ciszę taką, jaka jest w tej chwili. Dziękuję, przepraszam. I już oficjalnie. Pragnę serdecznie wszystkich przywitać. Witam dyrekcję szkoły, witam grono państwa nauczycieli, witam gości, witam was, wspaniała i jak widzę co nieco uśmiechnięta młodzieży. Za chwileczkę przed wami i państwem wystąpi sławy już światowej sportowiec szkoły karate do Black Combat, co po polsku oznacza czarny wojownik. Człowiek ten jest również kaskaderem filmowym. Dziś zaprezentuje nam ukryte w nas wszystkich możliwości organizmu ludzkiego. Jaka zatem wytworzy się atmosfera w tej przepięknej i wyjątkowo schludnej sali, mam nadzieję, głównie zależeć będzie od nas samych. Dlatego też z poczuciem humoru, jednak proszę do pewnych granic tolerancji, spędźmy dziś wspólne chwile. Życzę zatem wszystkim miłej, udanej zabawy. Już oficjalnie witam młodzież i państwo w wyjątkowo gościnnym, jak się okazało, obiekcie, jakim jest zespół szkół ponadgimnazjalnych w bardzo pięknym, starym, historycznym i znanym w całej Polsce mieście w Głubczycach. Gorące brawa! Była to teraz tylko pozoracja obronnej walki, kata z mieczem z podwójnym nunchako. Proszę, zwróćmy uwagę na pozycję, jaką Misiuri przyjął. Bardzo ważny moment rozmyślań, medytacji na temat tego, co i w jaki sposób za chwilę przed nami uczyni. Zgodnie z zapowiedzią poprosi, by ktoś z państwa dotknął jego szyję. Dotykając uważnie, sprawdzamy, czy są zabezpieczenia, blachy, plastiki. Głośno potwierdzamy. Czy są zabezpieczenia na szyi? Skoro ich nie ma, zobaczmy, co teraz zrobi z tym stalowym prętem.
mocno nakręcony. A teraz trzeba się oswobodzić.